Nastroje w stosunku do ubiegłego roku trochę się pogorszyły, natomiast ponieważ to nasze badanie robimy od 7 lat, to jest drugi najlepszy wynik w tej 7-letniej historii naszych badań. Jeżeli chodzi o branżę, to ciekawie to wygląda, bo branża przetwórstwa przemysłowego, branża budowlana i usługowa w zasadzie mają bardzo identyczny wskaźnik, natomiast trochę odstaje od tego ogólnego obrazu branża handlowa. Tutaj co roku wyniki są najgorsze, natomiast dobrym symptomem jest to, że ta różnica pomiędzy tymi trzema pierwszymi branżami a handlem z roku na rok się zmniejsza. Jeżeli chodzi o sytuację firm, to myślę, że będzie bardzo podobnie jak w tym roku, gdyż mimo takiego lekkiego zmniejszenia tych perspektyw na 12 miesięcy, ja myślę, że będzie dobrze. Przedsiębiorcy najbardziej boją się ogólnej sytuacji gospodarczej. Tutaj pojawiało się w trakcie konferencji kilka razy słowo niepewność i to chyba najlepiej uzasadnia to, dlaczego jest to trochę gorsze nastroje. Natomiast można się spodziewać na pewno wysokiego poziomu inwestycji, dlatego że firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainwestowały, odsetek inwestujących firm był rekordowy. Dodatkowo można się spodziewać, że jeszcze większy niż w ubiegłym roku odsetek mikro i małych firm będzie prowadzić działalność eksportową. Pytamy o bariery, 15 barier przedsiębiorcy starają się pokazywać, które są najważniejsze. To niezmiennie od lat jest to na pierwszym miejscu albo na drugim wysokość podatków, koszty pracy, obciążenia biurokratyczne i konkurencja innych firm. Natomiast pytanie, czy faktycznie na przykład wysokość podatków jest tak dużym problemem, kiedy porówna się, jak wyglądają stawki podatkowe w innych krajach. Nie badamy problemu przedsiębiorców ze znalezieniem pracowników, natomiast widać z wyników naszych badań, że przedsiębiorcy będą zatrudniać, bo te wskaźniki, które mierzą nastroje, pokazują, że firmy są zainteresowane zatrudnianiem nowych firm. Natomiast chociażby statystyki czy dane demograficzne pokazują, że w ciągu najbliższych lat będzie problem ze znalezieniem przedsiębiorców i na pewno przedsiębiorcy na taki pesymistyczny wariant braku rąk do pracy muszą się przygotowywać.